Dzień dobry Państwu. Widzę, że już wszyscy, którzy czekali, weszli do pokoju, więc witam bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Tragarz. Będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze wydarzenie. Po raz 21 spotykamy się na ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych, która jak co roku zgromadziła kilkaset osób. Nauczycielek, nauczycielki, uczniów, uczennice, którzy brali udział w programach Centrum Edukacji Obywatelskiej w tym roku szkolnym. Po raz pierwszy od dawna nie spotykamy się na sali wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie, ale mam przyjemność powitać Państwa z miejsca, o którym chcielibyśmy myśleć jako o Zamku Królewskim Edukacji Nieformalnej w Polsce, czyli z Biura Centrum Edukacji Obywatelskiej Miłakowskiego 10 w Warszawie. Witam bardzo serdecznie. To dzisiejsze wydarzenie kończy, myślę, bardzo ciężki i trudny dla wielu rok szkolny, ale chcielibyśmy je poświęcić na to, żeby wspólnie podziękować sobie za to, co się wydarzyło i cieszyć się z tego, co się udało. Na samym początku, zanim powiemy, co się wydarzy dzisiaj i jaki jest program wydarzenia, chciałbym poprosić o otwarcie i zabranie głosu prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej Jędrzeja Witkowskiego. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na ogólnopolskiej prezentacji projektów młodzieżowych. Tak jak powiedział Michał, prezentacji szczególnej, bo wchodzimy w trzecią dziesiątkę prezentacji ogólnopolskich, ale też szczególnej, bo po raz pierwszy odbywanej zdalnie. Jeszcze kilka miesięcy temu liczyliśmy na to, że powitamy Was na Zamku Królewskim, że przybijemy piątkę, spotkamy się bezpośrednio. Już teraz wiemy, że to nie będzie możliwe, ale mamy taką nadzieję, że to mimo wszystko będzie udane święto, święto aktywności obywatelskiej, bo tak chcemy na tę prezentację naszą patrzeć. Choć zdalnie to świętujemy, chcemy się spotkać, zobaczyć, porozmawiać, wymienić doświadczeniami i tak zaplanowaliśmy to dzisiejsze wydarzenie, żeby ono było okazją właśnie ku temu. Ja mam przyjemność w imieniu swoim i całego Centrum Edukacji Obywatelskiej Wam pogratulować tego, co Wam się w tym roku udało, tego, co Wam się udało mimo niesprzyjających okoliczności, bo udało Wam się w większości zrealizować te wszystkie plany, które sobie poczyniliście, które przed sobą postawiliście. Pokazaliście, że nawet w takiej kryzysowej sytuacji można działać na rzecz innych, można z innymi współpracować, zmieniać swoją okolicę, poznawać otaczający Was świat, tworzyć kulturę, rozmawiać z innymi. Tego Wam bardzo gratuluję, tego Wam nikt nie odbierze, ani epidemia, ani żaden inny kryzys, który jeszcze może się pojawić. Bardzo też chciałbym pogratulować nauczycielkom i nauczycielom, którzy Was wspierali. Dziękuję Państwu, Paniom, Panom bardzo serdecznie. Prezentacja ogólnopolska to jest święto aktywności młodych ludzi, ale święto aktywności młodych ludzi wspieranych przez wspaniałych nauczycieli, przez takich nauczycieli jak Wy, więc tym bardziej Wam gratuluję, że mimo rewolucji zdalnej edukacji, tak ją czasami nazywamy w CEO, udało Wam się z uczniami dokończyć projekty. To jest też Wasz ogromny sukces i Wasze święto. W tym roku wszystko się zmienia. Zmienia się w oczywisty sposób szkoła. Dużo na ten temat było już webinariów i rozmów. Pewnie jeszcze wiele przed nami takich rozmów. Zmienia się też nasza organizacja, w której chcemy szkołom towarzyszyć. My również uczymy się pracować zdalnie, stąd ta konferencja, to wydarzenie. Cieszymy się, że z naszych webinariów, materiałów na temat edukacji zdalnej skorzystano już ponad 100 tysięcy razy. To jest ogromna liczba. To pokazuje też, jak duża jest potrzeba na takie wsparcie. To nie są jedyne zmiany, nie tylko zdalnie pracujemy. Zmieniamy się też od strony wizualnej i dlatego zanim przejdziemy dalej, to chcielibyśmy pokazać Wam, jak od dzisiaj będziemy widoczni w przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy Wam pokazać nasze nowe logo, pochwalić się. To jest dla nas ważny moment, też duże święto. Chcę pokazać nasz nowy logotyp i nasze nowe oznaczenia graficzne. Za chwilkę krótki filmik, krótka animacja, które je prezentują. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu, a ja życzę Wam udanego, dobrego dnia. Dzięki serdeczne. Centrum Edukacji Obywatelskiej inspirujemy do zmian w szkołach.
Chcemy, by dzięki nim młodzi ludzie jeszcze lepiej rozumieli otaczający ich świat i potrafili ten świat zmieniać. Poprzez nasze programy wsparliśmy w nauczaniu już tysiące nauczycielek i nauczycieli, dyrektorów i dyrektorek. Chcemy pomagać im jeszcze skuteczniej, dlatego stale się zmieniamy. Nasze programy ułożyliśmy w 6 grup programowych, których nazwy są jednocześnie wezwaniem do działania. Pomagaj się uczyć. Angażuj obywatelsko. Odpowiadaj na globalne wyzwania. Otwieraj na kulturę. Wyjaśnij politykę. Ucz otwartości. Zapraszamy Was do współpracy. Bądźcie z nami. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Bardzo dziękuję, Jędrek, i mam nadzieję, że nasza nowa identyfikacja wizualna też Państwu przypadnie do gustu. Dla nas jest to też dość ekscytujący moment, taka zmiana. Tak jak powiedziałem, krótko zaraz o tym, co za chwilę się wydarzy. Na dzisiejszej prezentacji powie członkini zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej Sylwia Żmijewska-Kwirek. Dzień dobry Państwu, dzień dobry uczniowie, uczennice, dzień dobry Wam, kochani nauczyciele i nauczycielki. Witam też serdecznie wszystkich dyrektorów, dyrektorki oraz współpracowników i współpracowniczki oraz wszystkich gości, tak, którzy dotarli tutaj na to nasze wydarzenie. Mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień, mimo odległości, które nas dzielą i wirtualnej przestrzeni, w której się spotykamy, a może właśnie dzięki temu, będzie czasem inspirujących rozmów, mądrych pytań i odpowiedzi, odważnych poszukiwań oraz stawienia sobie i innym nowych wyzwań. Program tegorocznego OPPM-u został tak przygotowany, wystawiając w centralnym miejscu Was, uczniów i uczennice, stworzyć też przestrzeń do swobodnych rozmów Waszym nauczycielom i nauczycielkom z osobami, które pracują w CEO albo z nami współpracują oraz z ciekawymi postaciami, które poruszają ważne dla nas sprawy. Wszystkie wydarzenia od spotkań online, oczywiście spotykamy się online, ale wszystkie wydarzenia od spotkań z Wami w grupach projektowych, po grę edukacyjną dotyczą naszego wpływu. Kim jesteśmy i jak o siebie możemy się nawzajem troszczyć? Jak brać odpowiedzialność za najbliższe otoczenie? Co możemy zrobić dla środowiska? Czy możemy wspólnie rozwiązać wielkie problemy tego świata? Jak ze sobą współpracować, by ten świat zmieniać? Najważniejsze, jak co roku, jest spotkanie z Wami, Waszymi projektami. W tym roku są to Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Solidarna Szkoła, Kto na Ochotnika, Poczytajmy, Młodzi Głosują, Media, Szkoła Krytycznego Myślenia, Shortcut, Małe Historie, Wielkie Sprawy, Rememory, Szkoła Tolerancji, Klimat to Temat, Wzór na Ścisłe, Świat Klas z Klasą i Szkoła Ucząca się ze wszystkimi możliwymi komponentami. Oczywiście brakuje nam gwaru i kolorów, które zwykle o tej porze wypełniały Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, ale wierzymy, że kameralne spotkania w pokojach Angażuj Obywatelsko, Wyjaśnij Politykę, Otwieraj na Kulturę, Ucz Otwartości, Reaguj na Globalne Wyzwania i Pomagaj się Uczyć, nam wszystkim to zrekompensują. W trakcie tego dzisiejszego wydarzenia zapraszamy też dwukrotnie do spotkań z naszymi koordynatorami i koordynatorkami. Dowiecie się dzięki nim, do czego chcemy Was zaangażować w kolejnym roku szkolnym, niezależnie od tego, jak on będzie wyglądał. Po 14 czekamy na Was z wirtualną kawą i ciekawymi tematami. Będziemy rozmawiać o szkole od kuchni, poprzeglądamy książki na wakacje, porozmawiamy o etycznym podróżowaniu oraz o tym, jak zadbać o samego siebie, samą siebie. Cieszymy się, że do naszego grona dołączyły dziś też osoby, które swoją pracą zmieniają edukację, uwrażliwiają nas na otaczającą nas przyrodę oraz pokazują, jak można żyć mądrze, ciekawie i odpowiedzialnie. Justyna Suchecka opowie o tym, dlaczego wierzy, że to młodzi zmieniają świat. Adam Wajrak prosto z Puszczy Białowieskiej, taką mam przynajmniej nadzieję, przypomni nam, dlaczego przyroda jest tak ważna w naszym codziennym życiu. A Natalia De Barbaro i Anna Książek zabiorą nas w podróż w głąb siebie i dookoła świata. Uczniów i uczennicy oczywiście zapraszamy od 14.10 do udziału w grze. Pokażcie swoim zaangażowaniem, pomysłami, współpracą z innymi, że macie wpływ i możecie zmieniać świat.
Wszystkie spotkania odbywają się w różnych wirtualnych przestrzeniach, już chyba nam doskonale znanych i oswojonych. W programach macie przy każdym spotkaniu link, który Was powinien bezpośrednio przekierować na interesujące Was wydarzenie, zgodnie z załączonymi wskazówkami. Jeśli się jednak pogubicie, to wracajcie zawsze do tego pokoju, w którym jesteśmy teraz. Tutaj nasi dyżurni i nasze dyżurne na pewno pomogą. Myślę, że razem damy radę. Mamy oczywiście nadzieję, że nikt się nam w tych meandrach Zooma i platform webinaryjnych nie zawieruszy. Spotykamy się w różnych pokojach, a na koniec spotkamy się jeszcze raz o 16:45, by podsumować ten dzisiejszy dzień. Podobno jest też niespodzianka, ale to nawet ja nie wiem, co to będzie, więc do zobaczenia. Dziękuję, Sylwia. Też ten program zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja też cieszę się, że widzę coraz więcej szkół i uczestników, uczestniczek też programów, którymi ja się zajmuję. Witam bardzo serdecznie też wszystkie osoby, które dołączają do nas teraz. A jeszcze zanim przejdziemy do pierwszej części naszego programu, chciałbym poprosić o zabranie głosu członkinię zarządu również, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Małgorzatę Stotul. Zanim zaprosimy Was już do korzystania z różnych przygotowanych dzisiaj atrakcji, o których przed chwileczką mówiła Sylwia, to chciałam jeszcze w imieniu zarządu dosłownie w kilku słowach gorąco podziękować wszystkim pracownikom i pracowniczkom CEO, bo to dzięki Wam w tym roku szkolnym razem mogliśmy zrealizować tyle niesamowitych inicjatyw i w trudnym czasie edukacji zdalnej dostarczać naszym nauczycielom użyteczne i sensowne wsparcie, którego tak potrzebowali. Ogromne wyrazy uznania należą się też tym z Was, którzy ostatnie tygodnie ciężko pracowali nad tym, byśmy mogli dzisiaj tutaj razem się spotkać. To Wasza kreatywność i zaangażowanie całego zespołu organizującego, pomysłowość i dobra energia pozwoliły na to, aby tak ogromną imprezę, jaką jest OPPM, z sukcesem przenieść ze świata realnego do świata wirtualnego. I kończąc już, chciałam wrócić do słów Jędrka, które padły na początku naszego dzisiejszego spotkania, do podziękowań dla Was, dla uczennic i uczniów, nauczycieli i nauczycielek. Zdaliście w tym wyjątkowym roku szkolnym ogromnie trudny egzamin i możecie być naprawdę z siebie dumni. W krótkim filmiku, który za chwilę obejrzycie, chcielibyśmy Wam bardzo podziękować osobiście od siebie i zapraszam do obejrzenia filmu. Dziękuję i pozdrawiam. Jędrzej Witkowski, jestem prezesem Centrum Edukacji Obywatelskiej. W Centrum Edukacji Obywatelskiej jesteśmy przekonani, że edukacja ma znaczenie i że szkoła potrzebuje zmian. Dlatego pracujemy z nauczycielkami i z nauczycielami, z dyrektorkami i z dyrektorami, żeby pomagać im w tworzeniu ze swoich szkół, które jeszcze lepiej służą młodym ludziom. Wspólnie z nimi tworzymy szkoły możliwości. Cześć, nazywam się Kasia Grubek i jestem szefową działu Kultura i Media, w którym rozwijamy obszar Otwieraj na kulturę. Realizujemy programy edukacji kulturalnej, medialnej, filmowej, czytelniczej. Zachęcamy nauczycieli i uczniów do rozwijania kompetencji krytycznego myślenia, do świadomego uczestnictwa w kulturze i tworzenia tej kultury. Cześć, Karolina Giedrys-Majkut. Jestem szefową zespołu edukacji filmowej w dziale Kultura i Media. Chciałam Wam powiedzieć, że mamy ze sobą kolejny fantastyczny rok. W tym roku aż 130 szkół pojawiło się na naszej platformie, nowej platformie z filmami krótkometrażowymi Shortcut. Wielkim sukcesem była również tegoroczna Noc Bibliotek, w której wzięło udział aż 1800 bibliotek. Nazywam się Michał Tragarz. W CEO zajmuję się obszarem Wyjaśnij Politykę, w ramach którego prowadzimy program Młodzi Głosują, a także narzędzie do porównywania poglądów politycznych Latarnik Wyborczy. Nasze największe sukcesy w poprzednim roku szkolnym to 2,5 miliona osób, które wypełniły Latarnika Wyborczego, a także ponad 1000 szkół, które zorganizowały symulacje wyborów parlamentarnych.
Nazywam się Urszula Burkowska i koordynuję program Szkoła Demokracji z obszaru Angażuj Obywatelsko. Obszar Angażuj Obywatelsko to programy, które mają wspierać uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki w samorządności, w rozwoju wolontariatu szkolnego oraz przedsiębiorczości. Naszymi sukcesami w obszarze Angażuj Obywatelsko są 1000 młodych ludzi czytało swoim młodszym kolegom i koleżankom w programie Poczytajmy. 17 zespołów z MOS-ów, MOW-ów i szkół branżowych zrealizowało działania w dedykowanym dla nich projekcie Oby Młodzież. Nazywam się Elżbieta Krawczyk, jestem szefową działu edukacji globalnej i ekologicznej w CEO. Obszar Odpowiadaj na globalne wyzwania to projekty z zakresu edukacji globalnej i ekologicznej, w ramach których zachęcamy młodzież oraz nauczycieli i nauczycielki do tego, żeby poznawali współczesny świat, rozumieli, czym są te współzależności globalne i wyzwania. Cieszy nas, kiedy uczestniczycie razem z nami w festiwalach internetowych z okazji Dnia Ziemi czy w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej. Magdalena Tenecka, koordynatorka programu Social z obszaru Ucz Otwartości. Ucz Otwartości to programy, które mają na celu wspieranie budowania w klasach różnorodności, otwartości na inność i szacunku, a także podejmowanie trudnych tematów. Naszym sukcesem jest praca z nauczycielkami i nauczycielami, którzy nie boją się wyzwań, którzy uczą w duchu poszanowania różnorodności i szacunku dla innych. Jestem szefową działu Szkoła dla Innowatora w ramach obszaru Pomagamy się uczyć. Obszar wspiera nauczycieli w rozwoju kompetencji zawodowych. Pomagamy im lepiej uczyć uczniów i się rozwijać. W ostatnim czasie naszym sukcesem było to, że mogliśmy Was wspierać i być z Wami w tych trudnych dla szkół warunkach. Nazywam się Agnieszka Brzezińska i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej jako szefowa biura w działach wsparcia, które wspierają działy programowe przy tym, żeby można było realizować nasze programy wspólnie z Wami. Dziękujemy Wam za zaangażowanie i za uważność. Za ciekawość świata. Za to, że możemy się uczyć również od Was. Za to, że poruszacie w swoich szkołach tematy polityczne i społeczne. I zmieniacie polską szkołę razem z nami. Za odwagę i wytrwałość w mierzeniu się z trudnymi tematami w jeszcze trudniejszych czasach. Dziękujemy Wam za chęć do działania. Za to, że jesteście z nami w każdym roku szkolnym. Za inspirujące działania. Za zaangażowanie i świetną zabawę. Za wspólną troskę o świat. Dziękujemy Wam za podejmowanie ważnych tematów w szkole. Za Waszą niesamowitą wyobraźnię. Za każde wyzwanie, które podjęliście. Za odwagę i zaangażowanie. Za to, że chcecie towarzyszyć nam w Waszej przygodzie. Super pomysły. Dziękujemy Wam za 20 lat wspólnej pracy. Dzięki Wam nam się chce.